ostatnio dużo mówimy nie tylko we Wrocławiu, ale w całej Polsce o odpowiedzialności za język, o mowie nienawiści, o wylewającym się zawsze od hejcie. No to nie mogło mieć dzisiaj tutaj zabraknąć na kolejnym spotkaniu, tym razem organizowanym przez wrocławską Straż Miejską, gdzie właśnie będziemy mówić o tej odpowiedzialności za język, ale będziemy to jeszcze ilustrować przykładami filmów. Cieszę się po pierwsze z tej inicjatywy Straży Miejskiej, która się właśnie wpisuje w pewną społeczną kampanię, podczas której zwracamy sobie po prostu uwagę na te kwestie. Cieszę się, dziękuję wrocławskim szkołom, że zdecydowały się tutaj dzisiaj być, że są zainteresowane tematem. Ja mówiłem już wielokrotnie w ciągu ostatnich kilku dni o tym, że jeżeli z kimś warto rozmawiać o tych sprawach, jeżeli kogoś warto naprawdę szczerze uczulać na te kwestie, to z całą pewnością młodzież. Młodzież, która się przecież socjalizuje, która się uczy, która dopiero nabywa pewnych kompetencji, umiejętności społecznych. Młodzież, która nas kiedyś dorosłych zastąpi w różnych polach w życiu społecznym i publicznym, no to warto z nimi o tym rozmawiać, warto ich na te kwestie uczulać. Ja się cieszę, że młodzi ludzie są otwarci, że kto o tych sprawach rozmawia. Ja mam bardzo dobry odbiór. Rzeczywiście nie mój z całą pewnością pierwszy raz, nie moje pierwsze spotkanie. Ja już miałem spotkania we wrocławskich liceach. Dzisiaj rano była u mnie młodzież mniejsza, dzieci z klasy czwartych, gdzie także rozmawialiśmy o tych sprawach. 3 dni temu rozmawiałem z młodzieżą wrocławskich szkół podstawowych także o tych sprawach, jak powinniśmy przyjmować innych, jakie warunki powinniśmy stwarzać do tego, żeby się mogli czuć w przestrzeni wrocławskich szkół dobrze, jak powinniśmy przyjmować. No i dzisiaj kolejne spotkanie w kinie, gdzie będziemy o tych sprawach po raz kolejny rozmawiać. To z całą pewnością nie koniec, bo o tych sprawach warto rozmawiać, tym sprawom warto poświęcić naprawdę bardzo dużo czasu po to, aby uniknąć różnego rodzaju tragedii.